Witajcie w kolejnym odcinku z kariery menadżera w FIFA 23. Przed nami kolejny mecz towarzyski. I teraz tak, co my tutaj chcemy zrobić? Widzimy nasze żółte czy też złote koszulki. Po raz pierwszy w tych koszulkach się zaprezentujemy. Damy tutaj szans troszkę młodszym zawodnikom, żeby się pokazali. Tutaj może Bolton dostanie szansę. OK, i tyle. Zobaczmy jak to wyjdzie. Szybka symulacja. A za chwilę przejdziemy już do pierwszych Właściwie nie pierwszych ruchów transferowych, bo już pierwszy ruch transferowy wykonaliśmy w poprzednim odcinku. Ale przyjdziemy sobie za chwilę do kolejnych ruchów transferowych i poszukiwania jakiegoś ciekawego napastnika. Wygrywamy 3 do 1 to spotkanie. Co jest bardzo dobrą wiadomością. Widzimy też troszkę wiadomości tutaj na czacie. Okej, okay, wszyscy są zdziwieni, tak? Wszyscy są zdziwieni, że wystawiłem ich na sprzedaż. No ale cóż, no nie możemy im zagwarantować gry za bardzo. No, a Harper się cieszy, że dołączył do zespołu seniorów. OK, to mamy załatwione. No i czekamy, czekamy aż te wszystkie raporty spłyną, bo to nas w tym momencie bardzo interesuje. Oferta wypożyczenia Byrda, jak najbardziej, to też chcemy, żeby się dokonało. Tylko bez opcji wykupu. No i czekamy na kolejne spotkanie towarzyskie. Mamy ofertę również za Harpera i to są naprawdę świetne pieniądze. Więc ponegocjujemy, żeby były jeszcze lepsze, ale takie, jakie są teraz, to już naprawdę robią wrażenie, powiem szczerze, za tego młodego bramkarza. No i ten zastrzyk gotówki na pewno nam się przyda. Więc tak, nowa kwota spróbujmy 880 albo 870, zobaczmy, co oni na to. 820, ok. Ja się na to zgadzam, bo to jest naprawdę super propozycja. Mógłbym pewnie jeszcze troszkę ponegocjować, ale miałbym obawy, że może to nie przejdzie. A ta kwota jest naprawdę fantastyczna. Zanim przejdziemy do spotkania towarzyskiego, to chciałbym jeszcze tutaj przyjść do sztabu szkółki juniorów, zobaczyć, czy jest w końcu ktoś pięciogwiazdkowy. No ale niestety wciąż nikogo takiego nie ma. Jest 5 na 4 Anglik, ale no, my czekamy na kogoś 5 na 5. To jest nasz cel w tym momencie. Więc przechodzimy sobie tutaj do kolejnego spotkania. Zespół troszkę zmęczony, więc kilka zmian tutaj dokonamy. Przede wszystkim damy szansę w końcu Magnussonowi, żeby się pokazał w pierwszym składzie. Tutaj Walker, tutaj Goodleaf i tutaj Massey, który jeszcze nie grał w tym sezonie w żadnym towarzyskim spotkaniu. Więc wychodzimy takim składem i zobaczymy, jak nasz islandzki napastnik zadebiutuje. No nie zadebiutował jakoś szczególnie dwie bramki baileya. No, a Magnuson widzimy ocena 7-2, więc w sumie nie było źle. To był całkiem dobry debiut, aczkolwiek nie zakończony żadną bramką. Dobrze, więc to mamy załatwione. Zobaczmy dwie wiadomości, jakie przyszły. O co chodzi? Tutaj dogadane wypożyczenie. Yy, ok, akceptujemy to. Jeśli się dogadają, to super. Yy, ok, nie udało nam się dotrzeć do finału. No, ale to nas jakoś szczególnie nie interesuje, ten turniej towarzyski, który w tym momencie zakończyliśmy. Yy, więc lecimy sobie dalej. Widzimy już na horyzoncie pierwsze spotkanie. Yy, no i widzimy, że z Granady ofertę dostał Torarin, Zobaczmy, Zobaczmy. 1,9 mln byśmy mogli za niego wycisnąć, wyciągnąć. Yy, no to jest już 32-letni piłkarz, ale to jest też piłkarz, który zna dobrze nasz zespół. Ja bym chciał, żeby on u nas został, szczerze mówiąc. Zobaczmy w ogóle. Przejdźmy sobie tutaj do innych lig. Wybierzmy sobie rozgrywki i szukamy tutaj Hiszpanii. I tak, czy tutaj mamy Granadę? No nie mamy. Czyli oni są w drugiej lidze hiszpańskiej. Szukamy, szukamy, szukamy. Tak jest, w drugiej lidze hiszpańskiej. Więc to też jakiś gigantyczny awans sportowy dla niego by nie był. Yy, więc tak, przechodzimy sobie tutaj do negocjacji. No i jeśli on miałby do nich odejść, to na pewno dwójka z przodu musi być. Ponad 2 miliony. Ja będę chciał nawet wynegocjować znacznie więcej. Bo to jest piłkarz, którego ja chcę w składzie zostawić. No ale zobaczmy, jak to się potoczy. 2 miliony 350 tysięcy na początek. Co wy na to? Milion 700. Okej, okay. ważne, że negocjują, choć napięcie widzimy, że rośnie. Dwa yy, 200. I oni się zgadzają. Dać 2 miliony 200 tysięcy euro za 32-letniego Rinsona. Jestem w lekkim szoku i trochę szkoda, że ten piłkarz od nas odejdzie, bo to dosyć ważna postać dla nas była. No ale pozbywamy się z drugiej strony piłkarza, który największą pensję pobiera. Ze wszystkich naszych piłkarzy, mimo że już ma swoje lata i wcale nie prezentuje jakiegoś wybitnego zespołu, więc jeśli chodzi o finanse, to na tym transferze wychodzimy po prostu wybitnie, i to trzeba przyznać. Więc tak, mamy kolejnego tutaj sprawdzonego piłkarza, który wygląda nieźle, ale nie na tyle dobrze, żebyśmy go chcieli, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że za chwilę te raporty już bardzo licznie zaczną do nas spływać. No a tutaj mamy scenkę. Gdzie prawdopodobnie to Rarinsona żegnamy Poczekajmy jeszcze chwilę, czy to jest ta scenka? Nie, to jest wypożyczenie, tak? Zaraz zresztą się przekonamy Nie, to jest transfer Harpera, naszego bramkarza Okej, okay, dobra Oceniony na D, choć ja uważam, że powinien być zdecydowanie wyżej No ale w porządku, mamy tutaj potwierdzenie, że Harper został sprzedany I w tym momencie nasz budżet musi wyglądać już naprawdę imponująco Choć tutaj tego nie widać w sumie, ale dobra. Yy, więc na razie przechodzimy sobie dalej. No i teraz ładuje nam się już pewnie scenka ta, o której myślałem wcześniej, ale poczekajmy. Poczekajmy na spokojnie. Tak jest. Torrenson, który nie tak dawno był prezentowany jako nasz nowy piłkarz, tym razem odchodzi z zespołu. Żegnamy go. No, ta przygoda nie była jakoś bardzo długa. Około półtora roku był w naszym zespole. No i dał nam naprawdę wiele. Dał nam naprawdę wiele, trzeba przyznać. Więc w komentarzach możecie pożegnać piłkarza, który teraz od nas odchodzi, pożegnać Torarinsona Rinsona i podziękować mu za to, co, co nam dał. Bo to był piłkarz, który nawet nie tyle samymi swoimi umiejętnościami dużo wnosił do zespołu co był to piłkarz, który nadał naszemu zespołowi pewien kierunek, również ze względu na to, że to jest piłkarz z Islandii i on nam otworzył drogę właśnie do tego kraju. Dzięki niemu sprowadziliśmy niedługo potem Samsteda, który też jest Islandczykiem, no i poszliśmy szukać w Islandii właśnie jakichś talentów, prawda? No i tutaj mamy tego Hansena, wciąż piętnastolatka, który wygląda coraz lepiej. Ten potencjał jest niewiarygodny. Okej. Okay. Byrd został wypożyczony A Thor został sprzedany Więc zerknijmy sobie Po raz kolejny tutaj na nasz Naszą sytuację finansową, która jest coraz lepsza Wygląda super No i czekamy w dalszym ciągu na Raporty Ale podczas tego oczekiwania możemy sobie jeszcze tutaj Zerknąć czy jest w końcu ktoś 5 na 5 Niestety wciąż nie Więc będziemy sobie W dalszym ciągu tutaj czekać No i Czekamy dalej na to, co się będzie działo. Widzimy, że zanim przyjdą raporty, to rozpoczniemy już Ligue 1. Yy, Okej, okay. Godlew chciałby zagrać. Myślę, że damy mu szansę w tym meczu w takim razie. Weźmy udział w konferencji przedmeczowej, bo jednak jest to dla nas spotkanie niezwykle istotne, pierwsze w karierze w Ligue 1 i zobaczmy jakie pytania nas czekają. Czy drużyna ma wszystko, aby w tym roku wygrać ligę? Wygrać ligę będąc beniaminkiem? No, najważniejsza jest pewność siebie, w ten sposób odpowiemy. No ale właśnie, nie patrzyliśmy jeszcze na cele od zarządu, więc tutaj jestem bardzo ciekawy, jak to będzie. Yy, czy odrzuciliśmy tą ofertę za Ali'ego? Ali jest o wiele więcej wart. To jest dokładnie to, co uważam. Dlatego tą ofertę odrzuciliśmy i czy Walker dziś też zagra? Yy... Wpadł sztabowi w oko. No myślę, że możemy odpowiedzieć w ten sposób, choć to nikogo nie zadowala jakoś szczególnie. No ale to pewnie też dlatego, że cały zespół i wszyscy piłkarze są już maksymalnie zadowoleni w tym momencie. Więc przechodzimy sobie do tego spotkania. I teraz tak, co byśmy chcieli tutaj zrobić? Kto to prosił o grę? Goodleaf. Goodleaf chciał zagrać. Więc zagra za Philipsa. Philips sobie rozpocznie to spotkanie na ławce. No i widzimy, że nie mamy Torarinsona i tutaj się robi problem w środku pomocy. Będziemy musieli za chwilę się rozejrzeć za jakimś środkowym pomocnikiem. Dobrze, że mamy Aliego, który tutaj też może grać, choć widzimy, że nie jest to pozycja, która by go zachwycała. Yy, ofensywny pomocnik. Lepiej tutaj wygląda w jego wykonaniu. No i dobrze. Takim składem wychodzimy na Fleetfoot Town i pierwszy mecz League One. Wygrywamy 2-0. do No i nasz wychowanek BT strzela dwie bramki. Coś pięknego jak ten chłopak się rozwija i co on w ogóle daje naszej drużynie to naprawdę brak słów. Brak słów, to jest coś genialnego. Przejdźmy do tej wiadomości na czacie jaką mamy. Zobaczmy. Yy, dziękuję Goodleaf za to, że dostał szansę. No spisałeś się świetnie zresztą tak samo jak reszta drużyny. My natomiast teraz musimy rozejrzeć się w końcu za jakimś środkowym pomocnikiem, bo to jest coś co na pewno nam się przyda. I sprawdzamy, jakich tutaj mamy tych środkowych pomocników. Ja tutaj kogoś miałem na oku i to był ten Morgan. To był ten Morgan z drugiej Borusi Dortmund, Anglik, młody dosyć, 68, ocena ogólna. I uważam, że po niego właśnie trzeba iść. To jest chyba najlepszy wybór. Tak jest. Idziemy po niego. On u nas dostanie jeszcze podwyżkę. To pewne. No ale zobaczymy, jak negocjacje z drugą Borusią przede wszystkim yy, przebiegną. Jego wartość to 1 700, 000 tysięcy, więc my tutaj zaproponujemy 1 250 tysięcy. No i 15% od sprzedaży. Zobaczmy, co oni na to. Oni by chcieli Francisa. I powiem szczerze, że to nie jest głupia opcja, bo on i tak u nas za bardzo szans nie będzie dostawał. To jest junior, z którym ja nie wiążę jakichś szczególnych nadziei. Ale jeśli oni go chcą, to tutaj już nie może być mowy o żadnej kwocie. Po prostu byśmy mogli zrobić taką wymianę, i na to ja bym się zgodził, bo my i tak jeszcze chcemy iść po jakiegoś lepszego napastnika. Po prostu wymiana, po prostu wymiana. Oni chcą jeszcze te 73 tysiące i procent od sprzedaży. Usuwamy procent od sprzedaży. 73 tysiące, ok. I oni się zgadzają. Uważam, że to jest bardzo przede wszystkim interesujący transfer, interesująca wymiana. Yy, ale świetna, bo my tak naprawdę żadnych pieniędzy tutaj nie płacimy. Te 73 tysiące to jest tyle co nic. No a zyskujemy fantastycznego pomocnika i pozbywamy się piłkarza, który i tak szans by u nas nie dostawał. Uważam, że to jest umowa fantastyczna. On chce być ważny, ok, to akceptujemy yy, pięcioletni kontrakt. Oni chcą na 3 lata, więc spotykamy się w połowie i jesteśmy dogadani na 4 bez klauzuli, oni się zgadzają, super. No i jeśli chodzi o zarobki, no to tutaj myślę, że lekka podwyżka na tysięcy go zadowoli. Tak też się dzieje, więc witamy Morgana w naszym zespole. Mamy nowego środkowego pomocnika. Więc tutaj zobaczymy, jak Morgan wchodzi do naszego centrum szkoleniowego. Mm, przywitamy go za chwilkę w zespole. No ale całej tej scenki już oglądać nie będziemy. Jedynie ten moment przywitania chciałbym zobaczyć, bo to jest zawsze no, fajny moment, do zobaczenia. Ok. Witamy morgana w zespole. Super. Zobaczmy jeszcze, jak ten transfer zostanie oceniony przez nasz zarząd. Na szóstkę, więc są chyba z tego transferu tak samo zadowoleni, jak ja, bo uważam, że to było naprawdę fajne wzmocnienie. Przechodzimy sobie w takim razie do zarządzania drużyną i od razu go tutaj za walkera wstawiamy. Tak jest. Morgan tutaj wchodzi. No i na razie tak będzie chyba wyglądała nasza linia pomocy. No, zastanawiam się jeszcze, co z tym Einlejem. Być może jeszcze po jakiegoś środkowego pomocnika pójdziemy. No, ale czy tak rzeczywiście będzie, to się dopiero okaże. Walker za McNeela tutaj. Ok, więc to robimy w ten sposób. A jeśli chodzi o McNilla, no to wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby z nim również się pożegnać. Niestety. Piłkarz, który jest z nami od początku. No, ale już niestety w tym momencie. On szans u nas dostawał nie będzie. I z tym trzeba się pogodzić, więc wystawiamy go na listę transferową i lecimy dalej. No i w końcu mamy masę tych raportów. To, na co długo czekałem. Nie mogę ci zagwarantować gry, niestety. Okej, okay, więc sprawdzamy sobie tych wszystkich zawodników. Tutaj wygląda to słabiutko. Domyślam się, że większość z nich będzie wyglądała jednak dosyć słabo. No ale może jakaś perełka się tutaj trafi taka jak ten, Tavaresz, portugalczyk grający. W Bradford City. No i kto wie, czy to nie jest piłkarz, po którego pójdziemy, bo wygląda naprawdę genialnie. Ale może trafi się tutaj ktoś jeszcze ciekawszy. Dajmy sobie szansę, poszukajmy. No, na razie wygląda to słabiutko. Okej, okay, każdy kolejny wygląda źle. No ale liczę na to, że jednak tutaj jeszcze jakiś talent za chwilę się naszym oczom ukaże. No, na razie tak się nie dzieje. Tutaj już troszkę lepszy był ten piłkarz, ale to wciąż nie jest ten poziom. Tutaj też nie. Tutaj również nie. Jeszcze mamy kilka wiadomości. Ale coś czuję, że tutaj już może być ciężko z tym. Okej. Okay. Więc to wszystko i mamy ofertę za Baileya. To jest oferta z Bochum. Bardzo duże pieniądze za niego płacą. No, i upewnijmy się, czy to jest klub grający w pierwszej Bundeslidze To zawsze trzeba sprawdzić. Więc szukamy tutaj sobie Bundesligi teraz. Ok, mamy Bundesligę, i czy Bochum tutaj jest? Jest. Jest, więc to jest klub z Bundesligi, a my jesteśmy w trze na trzecim poziomie rozgrywkowym w Anglii. Straszna szkoda. Ale tego piłkarza trzeba będzie pożegnać, bo po prostu tego typu transferów blokować nie można, bo to jest blokowanie kariery takiemu piłkarzowi niesamowicie. Yy, ponegocjujmy, ile możemy wy wynegocjować 11 milionów, nawet według naszego asystenta, więc spróbujemy, spróbujemy pójść po taką kwotę. No i to będzie, jeśli do tego dojdzie, zdecydowanie największy transfer w historii naszego klubu. Transfer wychodzący. No ale gigantyczny. I zyskamy dzięki temu transferowi takie pieniądze, że to będzie po prostu coś niesamowitego. Będziemy sobie mogli pozwolić naprawdę na dużo przy takich pieniądzach. Spróbujmy zaproponować te 11 milionów i zobaczmy, co oni powiedzą. Jeśli się obrażą, no to całą winę możemy zrzucić na naszego asystenta. Okej, okay, oni negocjują. Napięcie nie rośnie jakoś mocno, więc spróbujmy tutaj dać 10,5. I coś czuję, że tutaj będziemy dogadani na tej kwocie. Tak jest. Niestety, Bailey. Genialny piłkarz, który rozwinął się u nas niesamowicie. I był, no po prostu, no, no geniuszem. Zresztą sami wiecie. Strzelał niemal tyle samo, co nasz napastnik w zeszłym sezonie, a dodatkowo miał mnóstwo asyst. To był jego sezon. I nawet nie boję się powiedzieć, że to był najlepszy nasz piłkarz zeszłego sezonu. Piłkarz, który wniósł tyle, że aż trudno to ubrać w słowa. No i on niestety odejdzie, ale odejdzie za gigantyczne pieniądze i odejdzie do bardzo, bardzo mocnego zespołu. Mamy raport zwiadowczy, więc zobaczmy, czy tutaj ktoś ciekawy będzie wśród tych Islandczyków. Widzimy, że ten Thomas Petersen może być interesujący. Uwaga! Ocena fajna, potencjał średni, ale wartość bardzo wysoka, zaskakująco wysoka, więc go podpisujemy. Tutaj odrzucamy. No i mamy ofertę z Sheffield United za Clarka. Sheffield United to jest zespół z Championship, to wiemy. No i słuchajcie, to jest nasz kapitan. Więc tutaj dwukrotność wartości. Okej, okay, ale nie za mniej. 1 yy, 950, dajmy. Zobaczymy, co oni na to. Ale to jest piłkarz, którego ja absolutnie nie chcę. Yy, nie chcę się pozbywać. Więc to mamy załatwione. I co ja bym chciał teraz zrobić właściwie? Zerknijmy na nasz skład. No i widzimy, że. Bailey, niestety ten nasz prawy skrzydłowy za chwilkę odejdzie i czy my mamy kim go zastąpić? Mamy tutaj lewych skrzydłowych, Aliego, Brusa. No ale Ali ma fantastyczną słabszą nogę, więc on spokojnie prawym skrzydłowym mógłby być i wydaje mi się, że to jest ten moment, na który no, Ali w pewnym sensie czekał. Czyli moment powrotu do pierwszego składu. To się właśnie w tym momencie dzieje. Ali wraca do pierwszego składu. On był bardzo ważną postacią naszej drużyny w pierwszym sezonie i przez część drugiego. Potem właśnie Baili przyszedł, przyszedł również ten Biti, nasz wychowanek i oni zabrali miejsce w składzie Aliemu, ale teraz ten nasz marokański piłkarz, który jest z nami od samego początku tej kariery, dostanie znowu szansę. Plan rozwoju i słuchaj ty, kieruj się na prawego skrzydłowego, bo tam będziesz nam teraz potrzebny. Ok, więc to mamy załatwione, jeśli chodzi o Ali'ego. Yy, no i na razie, no przechodzimy dalej, czy myślimy o transferach? To jest dobre pytanie. Ali na prawym skrzydle. Yy, no i myślimy o, no tak, myślimy o napastniku. O kimś za Leonarda Więc zobaczmy jak ci napastnicy tutaj wyglądają Których sobie dodaliśmy No i wydaje się, że przede wszystkim ten Tavares jest interesujący Choć fajne cechy ma ten Davis To jest waliczek z Colchester No i też ma wysoką ocenę, też młody No ale strzelanie dużo lepsze ma Tavares tylko jakiego typu piłkarza my byśmy chcieli? No to jest właśnie dobre pytanie. Tutaj widzimy wysportowanie 69, tutaj 67, czyli też całkiem niezłe. No i pytanie, co tutaj zrobić? No ale widzimy, że tutaj te wykończenie, dalekie strzały, woleje, no rzuty kardy na niesamowitym poziomie, musimy spróbować. Ja myślę, że musimy spróbować porozmawiać o nim. Tylko teraz tak, Bradford City, czy to jest zespół z ligi 2? Tak, to jest zespół z Liktu, bo przecież to sprawdzałem, ale upewnię się jeszcze. Czy aby na pewno oni są w Liktu? Yy, tak jest, więc to jest piłkarz niesamowicie utalentowany, grający na świetnym poziomie i będący w lidze niższej niż nasza, więc my musimy iść po niego. Myślę, że to jest fantastyczny ruch, który teraz wykonamy. Bo zyskamy genialnego napastnika. Co prawda, Leonard odejdzie teraz troszkę w odstawkę. I to jest na pewno smutne. No, ale myślę, że potrzebujemy zwiększenia jakości już w tym momencie na ataku. 2,210% od sprzedaży. Zobaczmy, co oni na to. Okej, okay, nie chcą procentu, chcą pieniędzy i to całkiem sporych. Ja bym najchętniej zobaczył tutaj dwójkę z przodu. 2,800. Zobaczmy. 300, czyli są gotowi. Zejść do jego wartości, ale może będą gotowi zejść nawet niżej. Myślę, że się dogadamy na tej kwocie. No nie, tak łatwo to nie ma. Więc spróbujmy na tej kwocie się dogadać. Okej, okay, oni przy tych 3 milionach i 50 tysiącach obstają. Ja bym naprawdę chciał tą dwójkę z przodu zobaczyć. 2 miliony 975 tysięcy. Oni już nie chcą zejść niżej. Okej, okay, więc ostatnia próba z dwójką z przodu. Zobaczmy. Ok, więc w takim razie dalej będziemy negocjować, ale już troszkę łagodniej. Zobaczmy, czy zgodzą się na taki ruch. No i oni się zgadzają. 3 miliony 25 tysięcy euro za takiego zawodnika jak najbardziej uważam, że to jest super kwota. Więc przechodzimy do negocjacji z nim samym. No i jestem ciekaw, jaką tutaj. Pensję uda nam się wynegocjować, bo ja jestem gotowy mu dać lekką podwyżkę w stosunku do tego, co zarabiał w Bradford. No ale to na pewno nie będzie duża podwyżka, bo te 8 tysięcy to i tak jest dosyć sporo. Ważny piłkarz? Super. Super, że jesteśmy dogadani na ważnym. Widać, że on chce grać w naszym zespole. Czteroletni kontrakt proponuje, a my jesteśmy teraz dogadani nawet na 5. Bez klauzuli i on jest gotowy zejść z pensji, co, co interesujące. Ale mnie to nie interesuje schodzenie z pensji. Bo ja bym chciał Ci dać nawet leciutką podwyżkę, co prawda symboliczną 200 euro, ale on jest z tego powodu bardzo, ale to bardzo zadowolony. No i mamy nowego piłkarza, nowego napastnika. I co ciekawe, to jest pierwszy transfer napastnika w ogóle w tej karierze, w karierze London Lions. No i mam nadzieję, że to jest napastnik, który naprawdę dużo dobrego wniesie do naszego zespołu. Witamy go w drużynie serdecznie zobaczymy sobie całą scenkę bo to jest yy, no jeden z najbardziej kluczowych transferów tego lata to jest pewne i co ciekawe widzieliśmy w tle że jest tam Bailey Bailey który już dogaduje się z nowym klubem wita go jeszcze w swoim aktualnym klubie yy, bardzo ciekawe okej okay. Martin Tavares yy, w barwach London Lions no dostał 19 Wyłączyło mi się na moment nagrywanie głosu, ale już jestem z powrotem, więc widzimy, że ten transfer tawarzysza został oceniony na szóstkę przez nasz zarząd. No i ja tak samo uważam, że to był transfer naprawdę świetny. No i przechodzimy sobie w takim razie dalej. Zajrzyjmy teraz do naszego składu. I wrzućmy go już tutaj, tego w to miejsce Ok, i widzimy, że to wygląda coraz lepiej jeśli chodzi o oceny naszych zawodników Natomiast możecie być spokojni o to, że Leonard swoje szanse w dalszym ciągu będzie dostawał Przenosimy go tutaj za Brauna No i Leonard wciąż będzie ważną postacią naszego zespołu Będzie dostawał swoje minuty Będzie często wchodził z ławki na pewno Ale będzie też zaczynał niektóre mecze od pierwszej minuty więc to mamy ustalone. Od razu tego towarzysza też tutaj sobie weźmy. I dajmy mu plan rozwoju. Więc przechodzimy sobie tutaj. I co byśmy mogli mu dać? Widzimy, że on naprawdę ma tutaj fajne możliwości, jeśli chodzi o rozwój. No i napastnik kompletny, żeby poprawiły się te podania. To jest coś, w co chcielibyśmy iść na pewno. Więc to mamy załatwione. No i co byśmy jeszcze chcieli sprawdzić? Na pewno byśmy chcieli sprawdzić, czy w końcu jest tutaj ktoś pięciogwiazdkowy, bo czekamy na to już dosyć długo. No i wciąż nikogo takiego tutaj niestety nie ma, więc w dalszym ciągu będziemy czekać cierpliwie. To mamy załatwione. No i słuchajcie, jak tak patrzę na ten nasz zespół, no to wzmocniliśmy się już na ataku. Mamy Tavaresza, wzmocniliśmy się w środku pomocy, mamy Morgana. No, i mamy Filipsa na środku obrony. To wszystko są naprawdę fajni młodzi piłkarze, którzy, mam nadzieję, w tym zespole zostaną na dłużej i będą się tutaj nam rozwijać, i dawać dużo, dużo radości w kolejnych latach. Mamy tutaj scenkę, zobaczmy o co chodzi. Ładuje nam się powoli ta scenka, no i widzimy pożegnanie Bajleja. Więc dogadał się z nowym klubem. Od teraz bajlej będzie grał w Bundeslidze, w Bochum. No dla niego gigantyczny awans sportowy, no a dla nas przede wszystkim bardzo smutna chwila, bo odchodzi piłkarz, który był naszym numerem jeden w zeszłym sezonie. Naszym najlepszym zawodnikiem, który wnosił do tego zespołu chyba więcej niż ktokolwiek inny. Jedynie Leonard może mógłby stawiać się gdzieś tam na równi z nim, jeśli chodzi o to, ile dał temu zespołowi, ale Odin Bailey, musimy mu podziękować w komentarzach, więc czekam na Wasze komentarze z podziękowaniami i pożegnaniem tego piłkarza. Transfer na A, nic dziwnego, bo 10,5 miliona za niego zyskujemy, mimo że jego wartość to 5 milionów, więc tutaj ogromny, no fantastyczny biznes zrobiliśmy, trzeba przyznać. No i mamy potwierdzenie, że Bailey został sprzedany 8,5 miliona. Euro wskakuje na nasze konto, a to oznacza, że mamy w tym momencie do dyspozycji 13 milionów i ogromny budżet tygodniowy. Wygląda to naprawdę świetnie. Z tym, że my mamy już tak mocny zespół, że nie wiem, jakich my jeszcze chcemy tutaj wzmocnień ewentualnie dokonywać. No ale mając taki budżet, myślę, że po jakiegoś środkowego pomocnika może jeszcze pójdziemy. Może również po jakiegoś obrońcę. No ale to się okaże w kolejnym odcinku. Też mamy oczywiście pieniądze na to, żeby zainwestować w scoutów i to mi się bardzo podoba. No ale tym wszystkim zajmiemy się już za jakiś czas. Za dzisiejszy odcinek bardzo Wam już dziękuję, no i do usłyszenia następnym razem.